Już od niedzieli palmowej, w Wielkim Tygodniu, wcześniej były przygotowania do porządków, do ogarnięcia domostwa, do ogarnięcia tych chałup, które były w Uczanowicach, bo w tej chwili to mamy domy piękne. Zaczynało się od takiego organizowania żywności, bo każde gospodarstwo było samowystarczalne. Robiono kiełbasy, robiono szynki, marynowanie, później było wędzenie. Czuć było w powietrzu tą właśnie atmosferę świąteczną. Święta wielkanocne dla mnie to chwila rozważania, chwila takiej zadumy nad swoim życiem, bo wiadomo, że święta jest to jakby początek nowego życia. Święta to też radość, też kolorowe pisanki, też tradycje rodzinne, spotkania rodzinne. Malowało się pisanki, przygotowało się czy ja, czy potem ja z dziećmi. Różnego rodzaju kaczuszki, kurczaczki, baranki wykonywane z różnych form, czyli na przykład z gipsu, z papieru, z włóczki. Koszyk święcony, no oczywiście był baranek. Był bochen chleba, który się i szynka naprawdę z taką ogromną szynkę. To co kto miał, to wszystko wynosił w takim koszyku. To nie było tak, że to szło się koszyczek, tylko kosz był. Im większe gospodarstwo, zasobniejsze, tym po prostu więcej było tego święconego. Czekaliśmy niestrudzenie na tą rezurekcję niedzielną, bo później było to śniadanie wielkanocne. Było to bardzo ważne, cała rodzina zasiadała do stołu. Nakryte było, no oczywiście, wszystko to, co było w tym koszu, było wyjęte na stoły. Mama brała bochen chleba, żegnała go krzyżem i każdemu z nas ukroiła tę pajdę tego chleba. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, kiedy lany poniedziałek to nie była tylko woda. Chodziło się od domu do domu i polewało się głowy perfumami. To była taka tradycja i za to dostawało się albo drobne jakieś, albo na przykład kawałek ciasta czy kiełbaski. Młodzież bardzo chętnie, bardzo jest dumna z naszej pracy, bardzo chętnie nas tu wspiera. Szczycą się, że coś takiego w Uczanowicach działa. Można zaobserwować, że coraz młodsi są u nas w stowarzyszeniu i chętnie się udzielają. W Nowej Hucie kojarzymy przede wszystkim dwa kluby sportowe, klub Hutnik i klub Wanda, no ale starsi kibice pamiętają też, że w latach 50. i 60. funkcjonował trzeci klub sportowy, Sparta Nowa Huta, znany przede wszystkim z sekcji koszykówki, która słynęła w całej Polsce z bardzo ofensywnego stylu gry. Ta sekcja koszykówki Sparty została powołana do życia w 1955 roku z połączenia dwóch klubów Ogniwo i Spójnia. No i potem podlegało pod różne zakłady pracy, pod zakład przemysłu cukierniczego Wawel, następnie zakład przemysłu tytoniowego Dolne Młyny. No i wreszcie Sparta związała się z Nową Hutą poprzez przynależność do zakładu przemysłu tytoniowego Kraków Czyżyny. Sparta Nowa Huta to była legenda na dzisiaj sportu nowochódzkiego. Oczywiście był to klub wielosekcyjny, ale sekcja koszykówki pozostawiła po sobie niezatarte nawet piętno, dlatego że ona należała w pewnym okresie do czołówki krajowej. Sparta Kraków była drużyną pierwszoligową, zajmującą przeważnie środkowe miejsca tabeli pierwszej ligi. Razem z Wisłą z Krakowa stworzyliśmy parę do grania, bo wtedy był system taki rozgrywek parami. W sobotę grało się w jednym miejscu, w niedzielę z drugą drużyną z tej samej miejscowości z drugą. Sparta otrzymała od przeglądu sportowego taką ksywę mścicieli, ponieważ dzięki ambicji, zaangażowaniu potrafiła pokonywać w niedzielę przeciwników, z którymi Wisła w sobotę przegrała. To był rok 65. Żeby Wisła zdobyła Mistrzostwo Polski po porażce ze Śląskiem, trzeba było Sparcie wygrać ze Śląskiem u siebie na Wandzie. I to się stało.
to się stało. Pamiętam, jak dziś wygraliśmy sensacyjnie. Dzięki temu Wisła zdobyła Mistrzostwo Polskie. W zasadzie myśmy się nikogo nie bali. No, wychodziło się na boisko z takim zacięciem, że przecież my też coś potrafimy. Była to drużyna tradycyjnie najniższa w lidze. W związku z tym musiała grać bardziej inteligentnie, bardziej pomysłowo, szybko, dynamicznie. Preferowała grę z kontrataku, a w obronie defensywę strefową. Poza Śląskiem Wrocław strefa Sparty Nowa Huta była tu bronią niesłychanie skuteczną. Pozwalała prowadzić równorzędną grę z zespołami, które zdecydowanie przewyższały nas wzrostem. Najlepszy dowód to jest to, że nasz środkowy Andrzej Włodarczyk mierzył 1,90 m wzrostu, podczas gdy w takich klubach jak Wisła, Legia, Śląsk Wrocław, GKS Wybrzeże dwumetrowców było po kilku. Zawodnicy jakiś poziom mieli, że w tej lidze potrafiliśmy coś, prawda, zdziałać. I rzeczywiście zespoły te z wyższej półki trochę się nas bały.